Siemano wam wszystkim, z tej strony Wrigley. Dawno nie było żadnego filmiku, tak powiem, zaniedbałem ten kanał. Nie grałem w Metina, jakoś nie miałem chęci. Jak widzicie, mam teraz maskę króla demonów, tak? Czy Ezreala? Azraela, no. Maska Azraela jeszcze na 10 dni. Kupiłem sobie tą szkatę i chciałem ją, wiecie, otworzyć na waszych oczach. Otworzyłem sobie tutaj tą, jak to się nazywa, item shop, magazyn z Yesa i patrzę, tam już jest maska. No to jest maska, no. Nie chciałem wam pokazać, jak otwieram, ale nie ma. Tak, więc dzisiaj są skrzynia burzy pustynny. Tak, skrzynia burzy pustynny, co ja czytam. Z niej może dropnąć, co? Stroje magiczny kamień, to mnie najbardziej interesuje. Zmianka, dodanie, jakieś tam pierdoły. Mi pewnie dropnie fasolka, albo... No, albo fasolka. Dobra, to ja... 39 zł kosztowała, to no, w sumie nic. Nie wierzę. Boże, jakim cudem mi to dropło, przecież ja tego... 13 mam teraz tego. Boże, idę expić. Idę expić, bo exp mi nie spadnie, jeśli to będę miał. Idę expić. Jak umrę, nie spadnie mi jak... Oczy pająka! Jadejtowe kul... Co to za drop się tu dzieje? Jakieś... To były dwa pierwsze ubite pająki od... A w ogóle widzicie, że mam więcej expa, bo poszedłem expić do V1. Miałem kupić PDK z Yesa, lecieć expić do V2, no life fić, no lifeować. Chciałem wbić ten 7-5, ale jakoś nie miałem czasu, nie wiem, jakoś tak. Wbijać ten, no właśnie nie wiem, czy tak na 5-4 potem postać, czy od razu 7-5 w DT potem trochę coś tam pobić. Jakoś jak się będzie sam wbijał, nie będę tam oddawał. Tylko od razu będę leciał z tym. W ogóle tombola jest. Tylko, że jak ja otworzę teraz Yesa, to wy nic nie będziecie widzieć, tylko taką ramkę i czarny obraz w środku. Bo chciałem wam pokazać, jak tą bolą sobie tą... Nie kręcę, co ja gadam. Otwieram tą bolę, jak losuję. I też nie wiem, jak to będzie nagrane, bo ja na oknie mam teraz... No, na oknie mam, nie mam na full ekran, tylko mam na oknie. Na full, tylko że na oknie. I... Nie, no to nie na full, jak nie na oknie. No tak, no cały monitor, znaczy no, na cały ekran, tylko widzę pasek start na dole i u góry widzę Meti 2. Dzień dobry, panie, jak? Nie umiem przeczytać. Pracy killer, przeklęty sur. Aha, no fajnie. No i co, będę jakoś expił sobie. Jakoś teraz mnie naciągnęło. Przyciągnęło mnie do tego metka, ma być event z Mikołajem, ale to wiecie, to porażka. Wolałbym, jakby dali tego, znaczy to dadzą na pewno tego Mikołaja, że będzie się dropiło, nie, jak to było, codziennie prezenty można było odbierać i się dostawało, no można było 10 razy się otwierało, nie jestem pewien, czy raz, czy 10, czy dostawało, nie 10? 10 to chyba z metków, nie jestem pewien. Ale można było dropnąć tam kamole nie raz. Nie 10? Nie wiem. Ale na pewno wiecie, o co chodzi. Że można było sobie otwierać i tam dropiły kamole wzmianki dodania. Niektórzy tam wydropili ich 5? Chciałem powiedzieć, nie wiem. No i ten. I właśnie na to czekam, wzmianki dodania. I czekam na Wielkanoc, bo będą. To będzie? No cześć. Bo będą te... Ej, no coś ja nie mogę się wysławić dzisiaj. Rady pustelnika będą dropić z tych jajek, z tych, co będą z metków dropić, ale coś nie wierzę, że dużo metków bije. No co ja tutaj mam? 3 warowane błogo... Właśnie na bufce nie otwieram kół, bo nie mam ekspa. Nie, chyba już mogę. Nie wiem, ale właśnie kół ostatnio coś nie czytam, widziałem 5M5 stoi, to... Muszę się tutaj wziąć, co to za jabłonki. Gdzie są? A tutaj są. Muszę się wziąć za tego expa 80 kaka. Chciałem lecieć do... W ogóle gdzie jest?
Nie no, to może dogram wam na koniec filmiku otwieranie kół i myślę, że będzie git. A expić może ten, znaczy na pewno nagram level upy wszystkie i wam wrzucę na YouTube'a. No i co, myślę, że to w tym filmiku na tyle. Jeszcze nie wiem, że chyba zaraz jeszcze kupię jedną tą skrzynię. Nie no, ale jak taki gówno dropi. Nie wiem, zastanowię się. Jeśli wrzucę, jeszcze raz sobie doładuję, no to otworzę, to nagram, otworzę, wrzucę wam filmik. Jakby dzisiaj metek, ubić metka, a ubijemy szybciutko. Chcę z tą moją maską, widzicie? Tutaj mi. Chcę wam, nie wiem co chcę. Chcę właśnie nagrać te level upy. Wiecie, większy level. Chcę do tej DT wejść w końcu. Bo naprawdę, jeśli stoisz na tym 35, brakuje tej DT. Te metki, te wszystkie pamiątki. Pod właśnie muszę księgi klątw nakupić. Widziałem ostatnio po 2800, jak byłem w M1. Ale w M1 byłem 2 tygodnie temu, więc nie wiem jak tam teraz jest i pójdę, zaraz zobaczę. Jeśli może do jedną skrzynię kupię, otworzę Q dzisiaj. Tylko nie mam aury. Aury chyba mam w Dozo. Chyba nie mam, nie wiem. W ogóle pelerynki mam, nie wiem skąd. Chyba kupiłem. No i co, będę tak ekspił sobie do, na pewno do 5-4, potem jakąś małą stopkę zrobię, żeby skończyć te pamiątki, żeby móc potem spokojnie ekspić. Czy to... A, rękawice chciałem założyć. Właśnie, z rękawicami teraz będzie bardzo ciężko. Bicie potrzebne mi? Nie. Rękawicami będzie ciężko, bo mam rękawice na 2 godziny 25 minut, więc lipa. Nie będę mógł, bo przecież jak wejdę do Red Lasu, to potem już... A czy nie ma tam metków w Red Lesie, bo każdy lata, w ogóle tyle ludzi. Masakra, powinno być 8 CH, a nie 6. Bo jak połączyli w sumie 6 serwerów w jeden, to dali 6H, czy tam CH, jak to woli. I nie no, za dużo ludzi jest dla mnie. GM boty na rybach. Dobra, to ja myślę, że w tym filmiku to na tyle. Wrzucę wam jeszcze na koniec. Nie no, kupię tam jeszcze jedną skarżkę, to otworzę, bo wkurzyło mnie to. Te medale smoka. Jeszcze marmurek mam. I kupię skaty bossów mam. To otworzymy jeszcze dwie wodza. Nie no, bo ja sklepików nie robię. To po co je trzymam? Miecz egzorcysty i... O, nasurek. To chcę, ku nasurę sprzedam. Nie, sprzedam handlarce. Nie, nikomu nie sprzedam. No to co, w tym filmiku to na tyle, zaraz to zbierze. Nie. W tym filmiku to na tyle, jeszcze po filmiku wam wrzucę tą jeszcze otwarcie jednej szkaty i otwieranie kół. Tak więc dzięki za obejrzenie, sorry, że tak długo nie było filmików, ale nie chciało mi się jakoś w metka grać, nie wiem. Po tym łączeniu tak się, wiecie, jarałem trochę, że będzie łączenie, tu będzie fajnie dużo ludzi, a tak w sumie to nic teraz nie ma, nie? Znaczy nie byłem jeszcze w M2, patrzyłem, ale teraz metka znalazłem jakoś, sam spadł chyba, coś. To więc myślę, że jest git, idę do M1 pochwalić się moją maską Azraela. Nie no, żartuję. Dobra, to trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.